Proszę Państwa, temat tego panelu to są ścieżki kariery, rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki. I oczywiście to jest bardzo szeroki temat, zresztą to wynikało już i z wypowiedzi pana premiera, pana profesora Żylicza. Ja chcę tutaj, no w planie miałem zadanie 3 pytań, pewnie skończy się na 2 pytaniach, sądząc z ograniczeń naszych czasowych i chęci umożliwienia państwu wypicia kawy. I myślę, że pytania, które uważam za ważne, jakkolwiek jedne z wielu pytań, które w tym obszarze należałoby sobie zadać, a czy nawet padały tutaj w tych wcześniejszych prezentacjach. Proszę Państwa, pierwszy problem, który chciałem, żebyśmy poruszyli, że paneliści poruszyli, to jest problem braku mobilności, chowów osobnego i fikcyjnych konkursów. To jest jedna z bolączek naszego systemu. Ja myślę, że jeżeli my nie wyrwiemy się z tego zaklętego kręgu, że kariera jest w jednej jednostce, ogromnej większości osób, całkowita, że nie ma wyrwania się, i to nie wyrwania się na tydzień, dwa, miesiąc, ale na pracę w innym zespole badawczym kilka lat, w zupełnie innym zespole badawczym. Jeżeli konkursy będą fikcyjne, to znaczy to, co jest charakterystyczne, że jest konkurs, jest niby renomowana uczelnia i zgłasza się jedna osoba. Ja w mojej radzie złośliwie przez parę lat zadawałem pytania po każdym takim konkursie, że strasznie się dziwię, coś z nami jest chyba nie tak, że na podobne etaty w uczelniach w świecie zjawia się po kilkadziesiąt osób, na stanowisko profesora na przykład, a u nas jedna osoba, oczywiście z naszej rady wydziału. Ale przestałem to zadawać, bo znaczy raz, że było nieskuteczne, a drugi raz, że jakby produkowałem sobie wrogów z kolejnych generacji młodych wchodzących do tej rady, to bo ci starsi. Także proszę Państwa, to jest problem. A pytanie moje, które będę chciał zadać po kolei wszystkim członkom panelu, brzmi tak. Czy nowa ustawa daje szansę na zwiększenie mobilności pracowników naukowych, wyższych uczelni i autentyczne konkursy na stanowiska? Przy tym o tej mobilności, jak już wspomniałem, chodzi o mobilność długookresową, taką wieloletnią, pracy w innym zespole badawczym, a nie takie kilkutygodniowe jakieś tam staże w innych jednostkach. Proszę Państwa, chciałem tylko dodać jeszcze tutaj, że bez mobilności nie ma fermentu intelektualnego, który jest podstawą w ogóle funkcjonowania wyższych uczelni. I myślę, że jakby zaczniemy po kolei, poproszę pana profesora Skoczenia o krótką wypowiedź na ten temat. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Sprawa mobilności jest absolutnie kluczowa w rozwoju zarówno młodszych, jak i starszych pracowników nauki. Ja tytułem wstępu chciałem wymienić kilka punktów w ustawie 2.0, które do tej mobilności w sposób bezpośredni albo pośredni się odnoszą. Pierwsza sprawa to jest ewaluacja szkół doktorskich, gdzie istotne jest umiędzynarodowienie. Wobec tego można przyjąć, że ta mobilność przyszłych naukowców zaczyna się już w szkole doktorskiej. I rzeczą kluczową jest, jak mi się wydaje, żeby tych młodych naukowców wprowadzać w taki świat nauki, który ma charakter szeroki, uniwersalny, międzynarodowy, no i bez barier i ograniczeń. Żeby dać przykład, ja od swoich doktorantów wymagam po pierwsze no, odpowiedniej liczby publikacji wysoko punktowanych z listy JCR, żeby otworzyć przewód, ale wymagam także, żeby uczestniczyli w konferencjach zagranicznych, współpracowali z ośrodkiem zagranicznym, pozyskiwali projekty badawcze i bodaj, co ważniejsze, żeby napisali swoją pracę doktorską w języku angielskim, do której to pracy doktorskiej jest zapraszany obowiązkowo trzeci recenzent zagraniczny. W związku z tym to nadaje temu doktoratowi jakiś taki szerszy wymiar i od razu wprowadza młodych ludzi w świat współpracy międzynarodowej. Kolejna kwestia to nauczyciel akademicki. W artykule 130 ustawy jest, proszę Państwa, taki zapis, że rektor może udzielić pracownikowi płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych. Tu także jest zachęta do mobilności, wobec tego w tym punkcie także upatrywałbym szansy dla młodych czy starszych pracowników
do tego, żeby jednak tę współpracę międzynarodową nawiązać i żeby ta mobilność zaistniała. I wreszcie trzeci element to jest tytuł profesora, artykuł 227, w którym mamy następujący zapis jako warunek nadania tytułu. Osoba, o której mówimy, powinna odbyć staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, i prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach i instytucjach naukowych, w tym zagranicznych. Więc tutaj także upatruję pewnej, że tak powiem, siły i wskazania, że należy tę mobilność rozwijać. Zwracam uwagę na to, że w ewaluacji podówczas jednostek naukowych istniał zapis, w którym premiowano wyjazdy zagraniczne, w szczególności mobilność obejmującą pobyt zagraniczny nie krótszy niż 3 miesiące. W tej chwili takiego zapisu nie ma, ale proszę Państwa, no, żyjemy w świecie otwartym, demokratycznym. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym ta mobilność wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. Jeśli się stworzy właściwe warunki na uczelniach dla zaistnienia tej mobilności, myślę, że będzie miała swoje podstawy. Teraz, proszę Państwa, króciutko na temat autentycznych konkursów na stanowiska, bo to jest ten drugi problem, o którym Pan Profesor mówił i który też chciałbym króciutko poruszyć. No to jest sprawa kluczowa. Żeby sprawę ująć bardzo krótko, opowiem o swoim doświadczeniu z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, gdzie miałem okazję pracować kilka lat, organizując także konkursy, których zadaniem było przyjęcie młodych ludzi do pracy. Otóż, proszę Państwa, jak wygląda taki konkurs? Powołanie komisji konkursowej to są co najmniej 3 do 5 osób, w tym przedstawiciel tak zwanego działu Human Resources, czyli działu, który zajmuje się zasobami ludzkimi. Przygotowanie konkursu 1 dzień, ustalenie kryteriów, pytań, zadań, a także uporządkowanie listy kandydatów. Na ogół jest ich sporo. Przeprowadzenie konkursu to jest 1 do 2 dni przy założeniu, że poświęcamy jednemu kandydatowi 20 minut, no bo zwykle do konkursu staje około 50 kandydatów. Końcowe posiedzenie komisji połączone z wyborem kandydata to jest pół dnia. Te pół dnia to jest bardzo intensywny okres dyskusji na temat tego, który kandydat rzeczywiście odpowiada profilowi danego stanowiska. No i następnie wybrany kandydat jest zapraszany na interview oraz zwiedzanie przyszłego miejsca pracy. To jest cały 1 dzień. Sumarycznie, proszę Państwa, to jest niemal tydzień poświęcony jednej osobie. Dlaczego? Bo wybór osoby na stanowisko naukowe dla instytucji naukowej jest kluczowy. Od tej osoby zależy przyszłość instytucji naukowej i to ona wniesie istotny wkład do oglądu tej instytucji na forum międzynarodowym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i teraz pana profesora Marcina Pałysa. Dziękuję. Proszę Państwa, wydaje mi się, że warto powiedzieć, że mobilność czy też brak takich trudnych problemów jest z jednej strony związany z przepisami ustawowymi, ale z drugiej strony z polityką wewnętrzną uczelni. I oczywiście ta polityka wewnętrzna uczelni też musi być nakierowana na wspieranie mobilności i przeciwdziałanie zaskorupieniu w małych strukturach. Proszę Państwa, takie rzeczy jak na przykład dość płaska struktura organizacyjna uczelni, która uniemożliwia powstawanie bardzo małych, zamkniętych w sobie środowisk, które mają tendencję do chowu wsobnego, jest jednym z takich elementów. Ale chciałbym także powiedzieć o na przykład infrastrukturze. Przyjmowanie nowych ludzi do pracy to jest również stwarzanie im stanowisk pracy i warunków pracy i bez odpowiednich możliwości w tym obszarze, a to leży, przepraszam, w gestii uczelni, bardzo trudno jest przyciągnąć dobrych ludzi. W końcu istotne jest także wsparcie administracyjne po to, aby osoby, które do nas przychodzą z zewnątrz, nie napotykały mnóstwa barier na samym początku. Proszę Państwa, oczywiście to, co jest również pewną kwestią kultury organizacyjnej, to jest na ile procedury przyjmowania osób do pracy, czy też powierzania im stanowisk są otwarte, konkurencyjne i transparentne. I tutaj też bardzo wiele jest do zrobienia wewnątrz uczelni, także jeżeli chodzi o mobilność wewnętrzną. Pamiętajmy, że mobilność wewnętrzna też jest istotnym elementem, który może w łatwiejszy sposób niż mobilność zewnętrzna, taka, o której tutaj jest mowa, polepszać sytuację i otwierać zamknięte środowiska. Proszę Państwa, to, co warto podkreślić, to to, że obsadzanie stanowisk może być zarówno w drodze konkursu, jak i awansu i niewątpliwie warto stosować konkursy wszędzie tam, gdzie chcemy, aby ta procedura była rzeczywiście transparentna. Natomiast musimy być także realistami i zdawać sobie sprawę, że w wielu wypadkach przy dzisiejszym składzie osobowym uczelni niezbędna jest także ścieżka awansowa. To, co można zrobić, aby te dwie procedury nie były
jedna czymś rzadkim, a druga czymś pospolitym, to to, aby wyrównać kryteria. To znaczy, że kryteria awansowe są takimi samymi kryteriami, jakie chcielibyśmy postawić osobom z zewnątrz, wymagania osobom z zewnątrz, aby mogły zająć te stanowiska. To by ułatwiło sytuację, w której często się znajdujemy, że oczekiwania wobec osób z zewnątrz są bardzo wysokie, a jednocześnie oczekiwania wobec osób wewnątrz są na bardzo poziomie takim, powiedziałbym, umiarkowanym. Proszę Państwa, to co my w naszym uniwersytecie chcielibyśmy zrobić, to to, aby po pierwsze podstawowe kryteria zatrudniania, czy też wymagania na dane stanowiska w różnych dyscyplinach były określane przez rady naukowe dyscyplin i tutaj, aby te rady naukowe dyscyplin dbały o wysoki poziom, a więc uniemożliwiałoby to powstawanie w których miejscach przyjmowanie bardzo słabych ludzi, szczególnie jeżeli mówimy o osobach, które pracują w jednej dyscyplinie, a są zatrudniane na wydziałach z innej dyscypliny jako osoby, powiedzmy, pomocnicze. Druga rzecz, na której nam zależy, to, żeby te wszystkie procedury były jak najbardziej przejrzyste. A więc, żeby była pełna informacja zarówno na temat tego, kto staje do tej procedury, kto został wybrany i jakie były argumenty za tym, żeby tę osobę wybrać. Tutaj w niektórych przypadkach ustawa nie pomaga nam. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch przepisach ustawowych. Pierwszy, właściwie zewnętrznych może. Pierwszy to jest algorytm finansowania. Algorytm finansowania mówi, że można tworzyć inne stanowiska, natomiast ze względu na to, że waga tego stanowiska w algorytmie finansowania jest 1, oznacza, że można te dodatkowe stanowiska tworzyć tylko na najniższym poziomie. Druga rzecz to wspominana już wielokrotnie zasada, że osoby z tytułem profesorów należy zatrudniać na stanowiskach profesorskich. Na stanowisku profesora. Proszę Państwa, w sytuacji, jeżeli jakaś instytucja chciałaby postawić wysokie wymagania dla zatrudnień na stanowisku profesora, już spotykamy się z komentarzami tego typu, to ja nie będę brał udziału w żadnym konkursie ani w żadnej procedurze awansowej, wystąpię o tytuł profesora, szczególnie, że to można zrobić zupełnie bez związku z uczelnią. I jak dostanę, to i tak będziecie mnie musieli zatrudnić nie na stanowisku profesora uczelni, tylko na stanowisku profesora i mam, że tak powiem, te wymagania wasze w innym zestawie zainteresowań. Proszę Państwa, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że są też sytuacje, które są obiektywnie trudne. Przede wszystkim bardzo małe, bardzo wąskie dyscypliny. Tam otwartość, to są bardzo małe środowiska także w Polsce. Ja przytoczę jeden przykład. U nas jest taka dyscyplina, nazywa się hetytologia. Natomiast znalezienie wielu kandydatów na stanowisko w tej dyscyplinie, znaczy w tej poddyscyplinie jest trudne. A więc podsumowując, ustawę można w kilku miejscach poprawić, ale to nie zastąpi kultury instytucjonalnej uczelni, która musi pilnować otwartości, jakości i stosować wewnętrznie wysokie standardy. Samymi działaniami zewnętrznymi nic nie poprawimy. Bardzo dziękuję. Pani profesor Agnieszka Dobrzyń. Dziękuję bardzo, panie profesorze. To jest dokładnie też jedna z tych rzeczy, którą ja chciałam powiedzieć a propos profesor, które są automatycznie w momencie uzyskania tytułu zatrudniane, ale to już było o tym powiedziane wcześniej. Natomiast coś, co ja bym chciała powiedzieć, proszę państwa, bo tutaj się zastanawiamy, czy nowa ustawa pomaga, czy wspomaga mobilność. A ja bym chciała powiedzieć inaczej. Nowa ustawa nie przeszkadza mobilności. I to jest coś, z czego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Ja jestem dyrektorem Instytutu Nęckiego, to jest Instytut Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej. I teraz coś, co my wprowadziliśmy tak naprawdę już kilka ładnych lat temu i mogę Państwu powiedzieć z własnego doświadczenia, że to naprawdę działa, to jest zasada mobilności, czyli po pierwsze nie zatrudniamy własnych doktorantów, oni od nas muszą koniecznie wyjść na postdoka albo gdziekolwiek indziej w Polsce, albo najchętniej byśmy ich wysyłali gdzieś za granicę. Dopiero po stażu zagranicznym mogą do nas aplikować w konkursie otwartym na stanowisko adiunkta. My nie zatrudniamy asystentów w ogóle. Coś tak naprawdę, co jest pewnym minusem i jak sobie rozmawiamy w Instytucie Nęckiego, czy ten system na pewno działa, to jest to, że w momencie, kiedy chcemy znaleźć dobrego adiunkta do naszego zespołu po wypuszczeniu doktoranta w świat, to my mamy ogromny
problem ze znalezieniem kogoś. Ja wiem, że nasi doktoranci nie mają najmniejszego problemu, żeby znaleźć pracę u wszystkich państwa, którzy zajmujecie się badaniami naukowymi w dziedzinie nauk biomedycznych. Natomiast ze względu na to, że wasi doktoranci zostają u was, do nas tak naprawdę jest niezwykle ciężko znaleźć kogoś właśnie na etacie, na takim poziomie młody postdoc. W związku z tym zwykle osoby do nas się zgłaszają do pracy już po takim pierwszym postdocu i to też z drugiej strony jest dobre, ponieważ pomaga, pozwala nam budować pewien zespół naukowy, który jest już po prostu na pewnym poziomie wykształcenia takim, o jaki nam chodzi. Teraz następna rzecz, konkursy na stanowiska profesorów. I to jest znowu, tutaj pan profesor Jajszczyk podkreśla, co zrobić, żeby nie było fikcyjnych konkursów. U nas nie ma fikcyjnych konkursów. Proszę państwa, jeżeli zobaczycie konkurs rozpisany w Instytucie Nęckiego, przychodźcie do nas, my naprawdę szukamy ludzi na zewnątrz. Ja wierzę w to, że na zewnątrz Instytutu Nęckiego są świetni naukowcy i ja chcę ich zaprosić, żeby zaczęli pracować z nami. I to na każdym etapie. My oferujemy stanowiska profesorów osobom bez habilitacji, ale osobom, które mają taki dorobek, które my widzimy, że na przykład pozwoli im dostać grant ERC Starting Grants. To jest tak, jak pewnie wiecie, tutaj pan profesor wie równie dobrze jak ja, że to jest główny schemat ERC, w którym Polacy uzyskują sukces, tak? Ten taki, taki starting grant, czyli ten najniższy, powiedzmy sobie, w kontekście wieku i doświadczeń. O pieniądze, nie mówmy o pieniądzach, damy im dżentelmeni, natomiast mówmy o poziomie naukowym, tak? To jest ten poziom, w którym Polacy są już na tyle dobrze wykształceni, że możemy konkurować ze światem. Ostatnio też mieliśmy bardzo fajny konkurs w programie Dioscuri. To jest zresztą program współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki z Niemiec. I też udało nam się ściągnąć do Instytutu Nęckiego dwie świetne osoby, jedna z NIH-u, druga z Uniwersytetu w Würzburgu. Obie osoby przychodzą z własnymi grantami, ta osoba z Niemiec przychodzi do nas z grantem ERC. Także to jest nasz target i to się naprawdę sprawdza. Myśmy taką politykę wprowadzili pewnie kilkanaście lat temu. Ja gdy ostatnio przeglądałam osoby w Instytucie Nęckiego, które prowadzą grupy badawcze, ponad 50%, to są osoby, które właśnie zostały w ten sposób zatrudnione. I oczywiście, że w Instytucie też są takie osoby, które są w Instytucie od zawsze, aczkolwiek mamy taką zasadę, że w momencie, kiedy profesor kończy 70 lat, odchodzi na emeryturę, jego grupa jest zamykana, nie ma sukcesji. I to też jest jedna z takich rzeczy, z którą ja dyskutuję ze swoimi pracownikami, dlatego że oni mi mówią, dobrze, promujecie przyjmowanie ludzi z zewnątrz, a co z nami? Jak ma wyglądać moja kariera naukowa? I tutaj to, że ustawa pozwala na awans, to jest oczywiście jedna z rzeczy, którą robimy. Z drugiej strony też ja tym ludziom mówię, aplikujcie o konkursy, które są otwarte. Z tym tylko, że jak państwo możecie przejrzeć wyniki konkursów, tacy ludzie u nas zwykle nie wygrywają konkursów, tak? Dlatego, że w momencie, kiedy mamy świetnych kandydatów, oczywiście ci świetni kandydaci są promowani. W związku z tym znowu apel do środowiska. Róbcie otwarty konkurs. Mamy świetnych ludzi, których chętnie wypuścimy w świat, żeby oni tworzyli grupy badawcze w innych miejscach, nie tylko w Instytucie Nęckiego. Ponieważ ich argument jest, dokąd ja mam pójść, tak? Jeżeli wy mi nie pozwolicie tutaj otworzyć grupy. Czyli my też mamy pewne rzeczy jeszcze do opracowania. Wierzę, że ustawa nam w tym pomoże. Obowiązek zatrudniania na profesora osoby, która uzyskuje tytuł, nie pomoże. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć. Na razie ten taki gentleman agreement, który mam z moimi profesorami w Instytucie Nęckiego, w momencie, kiedy kończą 70 lat, każdy z nich odchodzi na emeryturę i mam nadzieję, że to się nie zmieni, nawet jeżeli nie będzie mianowania. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz pana doktora Dominika Szczukockiego. O, wypowiedź. Proszę państwa, mobilność na pewno jest potrzebna, ale uważam, że nie najważniejsza. Są dyscypliny, w których wcale nie ma takiej potrzeby dzisiaj, zwłaszcza w erze globalizacji. Ale również nie uważam, żeby ustawa w jakiś sposób ograniczała mobilność. Mamy wielkie szanse dzisiaj. Są programy stypendialne, są konkursy. Możemy korzystać z tego systemu. Także tu ja nie widzę problemu. Natomiast powinniśmy temat rozpatrywać może pod kątem pokoleniowym i uwarunkowań kulturowych, w których żyjemy. Proszę państwa, zarządzanie
zasobami ludzkimi mówi o pokoleniach, tak? O pokoleniu X, które było wychowane w czasach kryzysu gospodarczego. To są ludzie urodzeni w latach 65-80. To dlatego pokolenia bezpieczeństwo jest w stabilizacji i dlatego chyba trudno jest im się przekonać do zmiany, do wyjazdów, ale nawet taka zmiana u nas w kraju z jednej uczelni do drugiej, przeniesienie się, mogłoby być, jeżeli stworzymy dobre warunki pracy. Mówię tu również o zarobkach. Proszę Państwa, przeniesienie się z mniejszego ośrodka do dużego przy tych wynagrodzeniach, które dzisiaj oferują uczelnie, no nie da rady, nie możemy przenieść, bo czasami ci ludzie muszą przenieść się z całymi rodzinami. O tym też trzeba pamiętać. Ale społeczeństwo się zmienia. Pokolenie Y, czyli to, które urodziło się w latach 80 do 95, już jest wychowane właśnie w czasach globalizacji. I to jest to, co pan profesor Żylicz powiedział. Ci młodzi, którzy już dzisiaj bez habilitacji, ale oni są prężni, oni wyjeżdżają, oni prowadzą badania. To jest właśnie to pokolenie. Ono już wchodzi na, w cudzysłowie mówiąc, rynek, nasz rynek. I proszę państwa, co dalej? Bo następne jest pokolenie Z. I tam mówi się o tym, że stabilność u nich zastąpi tak zwane flexicurity, bezpieczeństwo w elastyczności. Ja myślę, że to pokolenie to już będzie takie prawdziwe pokolenie mobilne. Ale tu znowu się pojawi problem, jak zatrzymać te zasoby, tą elitę naszą, żebyśmy byli w stanie stworzyć takie warunki, żeby ci najlepsi zostali u nas. Dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz poproszę pana doktora Piotra Wojtulka. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ponieważ jesteśmy tutaj na NKN Forum dotyczącym budowania kadry akademickiej, kadry naukowej, to bardzo się cieszę, że jest panel dotyczący konkursów, bo konkursy w dużej mierze decydują także o jakości kadry naukowej. Od tego się zaczyna jej budowanie. I chciałbym tutaj powiedzieć, że niestety wydaje mi się, że całe środowisko akademickie w Polsce nie do końca uważa, że te konkursy na uczelniach wyższych są dobrze przeprowadzane. W badaniach chociażby Instytutu Allerhanda w konsultacjach społecznych do ustawy 2.0 prawie 80% naukowców odpowiedziało, że konkursy promują nadal chów wsobny, tak? I to, czy będą promowały ten chów wsobny nadal, czy też nie, będzie zależało od uczelni. I ja reprezentuję Radę Młodych Naukowców, radę, w której pracują osoby ze stopniem naukowym doktora, głównie doktora habilitowanego. My też to zauważamy. Chcielibyśmy, żeby konkursy były wysokiej jakości, bo jeśli zrezygnowaliśmy z takiego wymuszania mobilności za pomocą zakazu zatrudniania swoich wychowanków, to jedyna droga, która ma skompensować nam i trochę wymusić tę mobilność, to jest tylko wysoki standard każdego konkursu, który będzie miał miejsce w nauce, który będzie organizowany przez uczelnie wyższe i inne jednostki naukowe. Wydaje nam się, że ustawa w tym momencie też niczego nie wymusza. Wymusza jedynie jawność postępowania konkursowego, nakazując umieszczanie stosownej informacji w biuletynie informacji publicznej. Natomiast to, czego my byśmy chcieli jako młodzi naukowcy, chcielibyśmy, żeby obligatoryjnym elementem każdego postępowania konkursowego była na przykład rozmowa kwalifikacyjna, aby obligatoryjnym elementem postępowania konkursowego było też oprowadzenie po uczelni, pokazanie miejsca pracy, aby uczelnie nie oszczędzały w końcu na ogłoszeniach o pracę, bo te ogłoszenia przykładowo w korporacjach, z którymi zaczynamy konkurować o pracowników, są na bardzo wysokim poziomie. I szanowni państwo, dzisiaj była mowa na początku o famie, o plotce. Jeżeli konkursy będą miały niski standard, to młodzi ludzie będą o tym rozmawiać. I wtedy faktycznie, tak jak do tej pory, w wielu przypadkach w postępowaniach konkursowych będzie brała udział tylko jedna osoba. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, chciałbym teraz, żebyśmy przeszli do drugiego pytania, o które oczywiście wiąże się też z tym pierwszym. I związane jest
problemem, który też był dzisiaj poruszany. Mianowicie problem brzmi tak. Hierarchiczna struktura stopni i tytułu naukowego utrudnia młodym liderom naukowym tworzenie zespołów badawczych. A pytanie brzmi, jak pogodzić hierarchiczną strukturę stopni tytułu naukowego z potrzebą tworzenia zespołów badawczych przez młodych liderów naukowych? I ponownie poproszę w takiej kolejności jak poprzednio, zaczniemy od pana profesora Błażeja Skoczenia. Bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę państwa, ja bym zaczął tak troszeczkę abowo, to znaczy od decyzji młodego człowieka o tym, że chce zostać na uczelni i czy w Instytucie Polskiej Akademii Nauk i kontynuować karierę naukową. Otóż sprawa wcale nie jest taka prosta, dlatego że po pierwsze, żeby zdecydować się na karierę naukową czy naukowo-dydaktyczną, trzeba mieć pewne predyspozycje. No my jednak, ja przynajmniej pochodzę z takiego pokolenia, które kształcenie traktuje cały czas jako misję. To nie jest relacja ze studentem, któremu przekazujemy jakiś określony, że tak powiem, pakiet wiedzy i pobieramy za to uposażenie, tylko to jest jednak misja. My kształcimy i wychowujemy. Podobnie w nauce chcemy wychować przyszłych badaczy. I wobec tego, jeśli tak na to spojrzeć, to powstaje pytanie, jakie predyspozycje powinien mieć młody człowiek, ażeby w tym środowisku zaistnieć. I teraz obserwujemy następujące zjawisko, że nasi najlepsi absolwenci odchodzą niestety z uczelni przed lub po doktoracie w wyniku splotu rozmaitych okoliczności. Jednym ze znanych problemów, który zapewne państwo doskonale dostrzegacie, to jest problem tąpnięcia uposażenia zaraz po, że tak powiem, obronie pracy doktorskiej. Otóż młody człowiek, zyskując stanowisko asystenta, nawet adiunkta, w gruncie rzeczy traci istotną część swojego uposażenia, dlatego że do tej pory nie tylko miał stypendium, ale także miał stypendium w ramach grantu pozyskanego na przykład z Narodowego Centrum Nauki, gdzie te stypendia mogą sięgać w tej chwili, o ile pamiętam, 4,5 tysiąca złotych. Więc jeśli ten młody człowiek sobie odpowiednio zbuduje zaplecze finansowe, okazuje się, że jako doktorant znakomicie funkcjonuje, a potem nagle oferujemy mu, przepraszam za nieeleganckie określenie, siermiężną rzeczywistość naukowo-dydaktyczną, olbrzymią, że tak powiem, pracę, pensum, wykonanie zadań dydaktycznych, na które on się musi zdecydować, wiedząc, że uposażenie będzie miał znacznie niższe, aniżeli w alternatywnych źródłach finansowania. I wobec tego młodzi ludzie bardzo często wybierają korporację, albo wybierają podmiot gospodarczy, albo, proszę państwa, wybierają Europę Zachodnią, wyjeżdżają po to, żeby szukać lepszego uposażenia i żeby zbudować sobie życie. I od tego miejsca zaczyna się problem, o którym tutaj pan profesor wspominał, mianowicie kiedy tego młodego człowieka już mamy, zaczynamy o niego dbać, chuchamy i dmuchamy, czekamy, żeby się rozwinął naukowo, no to napotyka na liczne bariery, które wynikają z faktu, że rzeczywiście struktura na uczelniach jest hierarchiczna. Czy te bariery są ograniczające, czy nie, to zależy w dużej mierze od tego, jak środowisko reaguje, dlatego że środowisko może dać młodemu człowiekowi bardzo dobre i elastyczne warunki rozwoju. Wspomnę o tym, że w Narodowym Centrum Nauki, jak państwo doskonale wiecie, istnieje taki program, który się nazywa Sonata. Pan profesor uczestniczył w przygotowaniu tego programu. Otóż ten program między innymi zakładał od samego początku, że finansowanie będzie polegało na umożliwieniu młodemu człowiekowi zbudowania zespołu wokół siebie. Więc jeśli pozyska taki grant, to może ten zespół zbudować, może się rozwijać i jeśli tylko polityka jednostki naukowej, podmiotu naukowego jest elastyczna, to zaoferuje mu dalsze możliwości rozwojowe. Ale proszę państwa, spośród młodych doktorów tylko część decyduje się na budowanie zespołu wokół siebie. Czasami spotykam się z taką oto deklaracją, że młody człowiek nie jest gotowy do podjęcia całkowicie samodzielnych badań w zespole, wolałby zostać włączony do zespołu badawczego doświadczonego pracownika. To także należy zrozumieć, dlatego że tam właśnie uczymy się tej szkoły naukowej, prawda? Pozyskujemy instrumenty naukowe, uczymy się występować o projekty badawcze i prowadzić własną samodzielną działalność naukową. Więc ta struktura hierarchiczna w niektórych przypadkach może pomóc, jeśli młody człowiek chciałby się rzeczywiście w tej dobrej szkole w danym podmiocie naukowym najpierw nauczyć, jak prowadzić zespół. I wreszcie kolejna sprawa, proszę państwa,
to jest kwestia, co dalej temu młodemu człowiekowi zaoferujemy. Ma zespół, prawda? I powstaje pytanie, co dalej? Czy od razu, mając ten zespół, będzie tworzył jednostkę naukową w uczelni? Pewnie nie. Zakładam, że najpierw musi zdobyć odpowiednią bazę w postaci dostatecznie dużej liczby publikacji i następnie zbudować sobie fundament pod ewentualne pozyskanie kolejnego wyższego stopnia naukowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie przecież, żeby młodemu doktorowi zaoferować możliwość prowadzenia zespołu, który będzie w jakimś sensie umocowany. To nie musi być od razu jednostka naukowa taka, którą znamy ze struktury uczelni, jak zakład, jak katedra czy instytut, to może być na przykład centrum, prawda? I widzę w wielu uczelniach, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, tworzą się takie centra często międzywydziałowe, których zadaniem jest prowadzenie działalności badawczej w zakresie interdyscyplinarnym czy międzydyscyplinowym i prowadzą te centra młodzi ludzie, na ogół właśnie doktorzy, którzy z pasją wykonują swoje obowiązki, a przy okazji mają szansę ten swój zespół włączyć do takiego centrum. Więc myślę, że da się pogodzić obydwie rzeczywistości i jeśli tylko ta struktura hierarchiczna nie jest nazbyt ograniczająca, restrykcyjna, to młodzi ludzie mogą się rozwijać. A proszę Państwa, jeśli ta struktura okaże się zbyt ograniczająca i restrykcyjna, to młody człowiek wybiera inną jednostkę naukową tam, gdzie jest mu łatwiej i takich przypadków też jest całkiem sporo. Widzimy liczną mobilność pomiędzy jednostkami naukowymi w Polsce oraz mobilność, która wychodzi w kierunku Europy Zachodniej za granicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan profesor Marcin Pałes. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której wspominał tutaj mimochodem pan profesor. Mianowicie, jaka jest motywacja młodych ludzi do tego, żeby pracować w środowisku akademickim. I ja bym powiedział, że to są jednak dwie różne motywacje, z których jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Mianowicie, jedna chodzi o to, żeby zostać na uczelni, a druga, żeby robić karierę naukową. To jedno i drugie nie musi być za każdym razem to samo. Jeżeli motywacją jest, żeby zostać na uczelni, wcale niekoniecznie oznacza to, żeby robić karierę naukową. Natomiast my powinniśmy wybierać osoby, które chcą robić karierę naukową, a niekoniecznie za wszelką cenę zostać na uczelni. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób mogą powstawać nowe zespoły, i w jaki sposób mogą pojawiać się nowe możliwości, bo to się do tego sprowadza, to musimy dbać o równowagę pomiędzy tworzeniem nowych zespołów, tworzeniem nowych struktur i likwidacją struktur, które były dotychczas. Uczelnie nie mogą i instytucje nie mogą rosnąć w nieskończoność, nie mogą tylko pojawiać się nowe zespoły, muszą znikać zespoły, które z różnych powodów doszły do kresu swoich możliwości. Jak można stymulować tworzenie nowych zespołów, niezależnie od tego, jaka jest hierarchia? Po pierwsze, przez tworzenie nowych stanowisk pracy albo nowych oddawanie do użytku nowej infrastruktury oraz przez wyasygnowanie pieniędzy na różnego rodzaju takie granty startupowe. Taki startup grant, który pozwala na to, żeby uruchomić działalność, wystąpić z wnioskami o następne finansowania i w ten sposób zbudować krok po kroku swój zespół czy też swoją karierę. Warunki powinny być dwa. Po pierwsze, próg do tego, żeby dostać taki startup grant, nie może być bardzo duży. Warunek drugi, należy bardzo dokładnie sprawdzać, jaki jest postęp. To znaczy, samo przyznanie takiego grantu to jeszcze nie jest wszystko. Należy patrzeć, czy dana osoba dobrze wykorzystuje ten grant i rzeczywiście się rozwija. Proszę Państwa, druga sprawa to jest tworzenie mechanizmów, które będą powodowały, że istniejące struktury nie kostnieją i że one ulegają także pewnego rodzaju recyklingowi, to znaczy stanowiska mogą być obsadzane przez nowych ludzi z innymi zainteresowaniami, z innych dyscyplin. I tutaj pierwsza rzecz to z punktu widzenia ustawy, ciekawe jak sprawdzi się zniesienie wymogu habilitacji do zatrudniania na stanowisku profesorskim. Tego na razie nie wiemy. To jest ciekawy mechanizm i dobrze byłoby go dobrze przetestować. Ma to dużo potencjalnych możliwości. Ma to także pewne niebezpieczeństwa, że to obsadzanie może być zbyt łatwe,
No ale to jest właśnie rola środowiska, aby starać się wykorzystać tę szansę, a nie tylko skupić się na ryzykach. Druga rzecz to jest też takie kształcenie na przykład doktorantów, aby ich wiedza nie była jedynie przydatna w ramach kariery akademickiej, ale żeby była przydatna w szerszym otoczeniu społecznym. W wielu krajach i w Polsce będzie moim zdaniem dokładnie tak samo, niemożliwe jest, żeby wszyscy doktoranci, którzy zrobią doktoraty, byli zatrudniani na uczelniach, bo po prostu stosunek liczby doktorantów do liczby miejsc pracy jest wielokrotnie wyższy od jedności. A więc jeżeli będziemy myśleć tylko i wyłącznie o takim kształceniu doktorantów, że następnym krokiem może iść zatrudnienie na uczelni, to szybko ten system się zapcha. Trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że dzisiejszy sposób rozwiązania w ustawie kwestii zatrudnieniowych, to znaczy zniesienie mianowania i zatrudnianie tylko i wyłącznie na umowę o pracę, z powodów prawnych napotyka na kłopot związany z tym, że nikomu nie opłaca się odchodzić z uczelni. W szczególności, jeżeli jeszcze można dostawać i emeryturę, i swoje wynagrodzenie, to nie ma absolutnie żadnych zachęt do tego, żeby swoje miejsce pracy udostępnić komuś następnemu, kto mógłby przejąć pałeczkę i otworzyć na przykład nową tematykę. Jeżeli nie poradzimy sobie w jakiś sposób z tym wyzwaniem i tutaj wydaje się, że powrót do mianowania wcale niekoniecznie tylko na stanowiskach profesorskich, ale w ogóle na stanowiskach nauczycieli akademickich mógłby być wyjściem. Tylko stanowiska profesorskie nie rozwiążą jeszcze problemu. Wiele osób pracuje i dochodzi do emerytury na stanowiskach nieprofesorskich. W związku z tym tutaj patrzę w stronę pana premiera, gdyby do tej sprawy udało się wrócić, to myślę, że nasze dyskusje byłyby także łatwiejsze. Dziękuję bardzo, pani profesor Agnieszka Dobrze. Tak, ja też dziękuję. Znaczy ja może tutaj powiem, odniosę się do tego, o czym mówił pan profesor. Zwrócił uwagę, że pan profesor mówił o karierze człowieka, który zrobił doktorat, potem my go chuchamy, dmuchamy, szykujemy na to, żeby on dostał sonatę i tak dalej. A ja się z tym nie zgadzam. Nie chuchajmy, dmuchajmy po to, żeby on dostał sonatę i został u nas w grupie czy u nas na uczelni, bo to jest właśnie ten chuch wsobny, z którym my powinniśmy jednak walczyć. Chuchajmy, dmuchajmy, ale po to, żeby on wyszedł od nas i rozpoczął swoją własną karierę zupełnie w nowym miejscu. Ja jestem z pokolenia X i jestem niezwykle mobilna, muszę przyznać, także to nie kwestia daty urodzenia. Natomiast ta mobilność powoduje, że my w nowym miejscu mamy zupełnie inną energię i ci wszyscy państwo, którzy nie pracujecie od początku do końca w tej samej uczelni, to wiecie, o czym mówię. Nowe środowisko, nowe miejsce powoduje, że się dostaje skrzydeł. I to jest to, czego brakuje polskiej nauce. Tych skrzydeł właśnie, tak? Czyli dmuchajmy, chuchajmy na naszych wychowanków, ale tylko po to, żeby ich wypuścić, żeby oni rozwinęli skrzydła w innym miejscu, bo dzięki temu oni się naprawdę rozwiną i to jest to, do czego dążymy. Natomiast jeśli chodzi o to, jak znaleźć miejsce w tych innych uczelniach, tak, to znowu mogę powiedzieć na przykładzie Instytutu Nęckiego. Tak jak mówiłam, my rozwiązujemy każdą pracownię, której szef osiągnął wiek emerytalny, nie ma sukcesji. Jest to trochę kłopot dla dyrektora, ponieważ ja muszę znaleźć miejsce pracy dla tych osób, które zostają w tej grupie, ale to da się zrobić. Natomiast to jest przestrzeń, kiedy my ogłaszamy konkursy. Konkursy są otwarte, nie dedykowane do żadnego tematu i wtedy przychodzą do nas kandydaci, wygrywa najlepszy, który uważamy, że będzie najlepiej służył dla rozwoju instytutu. Natomiast też nie dostaje tego etatu na zawsze. Pierwszy etat, w zasadzie każde zatrudnienie na funkcji kierownika pracowni w naszym przypadku, czy kierownika grupy, to jest 5 lat. Po 5 latach osoba przechodzi bardzo poważną ewaluację wykonaną przez ekspertów zewnętrznych i w czasie, kiedy ja jestem w instytucie, a jestem tam od 10 lat, zdarzyło się 3 razy, kiedy nowo powstałe grupy zostały rozwiązane z tego względu, że po prostu nie spełniały oczekiwań. Także to też da się zrobić. I wtedy pojawia się miejsce, gdzie znowu otwieramy konkurs. Więc to jest coś, co naprawdę da się zrobić i o co warto powalczyć, bo to jest gwarancja tego, że posuniemy się do przodu i naprawdę jest to możliwe i bardzo zachęcam wszystkich, chociażby po to, żeby nasi absolwenci mieli gdzie pracować. Także otwórzcie się i pozwólcie swoim ludziom przyjść do nas też. My też jesteśmy otwarci. Bardzo dziękuję. Pan doktor Dominik Szczukocki.
Proszę Państwa, no, ta nasza hierarchiczna struktura, która jest od lat w szkolnictwie wyższym, musi przejść jakieś zmiany, bo to, tego od nas oczekuje to nowe pokolenie, które wchodzi już do szkół, do uczelni. Przygotowując się do tej debaty, przejrzałem taki raport przygotowany przez Deloitte i z niego wyraźnie wynika, że to ci ludzie, którzy są urodzeni, wychowani w systemie kapitalistycznym, mają już inne wartości. Dla nich ważny jest brak takiej hierarchii, wolność, elastyczność. Chcą uczyć się nowych rzeczy. To są szanse dla nas tak naprawdę, dla rozwoju nauki. Ale jeżeli chcemy pozyskać tych nowych liderów z tego pokolenia, to musimy być świadomi, że potrzebujemy przebudowy tego systemu zarządczego. Musimy też pozwolić tym młodym ludziom dać im współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Proszę Państwa, o zmianie reformy, o tym, że reforma szkolnictwa musi ułatwić awans młodym pracownikom, mówi się już od wejścia do systemu, do przyjęcia systemu bolońskiego. A tak naprawdę dopiero ta ustawa na to pozwala. Pan profesor powiedział, że 46 lat mniej więcej to jest ten wiek uzyskiwania samodzielności. A już ci młodzi chętni są, żeby mieć tą samodzielność, ale tu pan również profesor wskazał, że oni nie chcą tworzyć zespołów, oni hamują. Czasami, oczywiście to zależy od mentalności, za chwilę o tym powiem. Bo proszę Państwa, ta nowa ustawa również pozwala, daje szansę na realizację karty, Europejskiej Karty Nauczyciela, co jest bardzo istotne, o co przecież od lat się staramy. Naukowca, przepraszam, nie nauczyciela. I kolejna ważna rzecz. Również pan profesor Żylicz wspomniał, że ktoś staje się samodzielny, dostaje habilitację i już może tworzyć zespół. My zapominamy o badaniu kompetencji naszego szefa. Czy ten człowiek rzeczywiście potrafi pozyskiwać pieniądze, czy potrafi zarządzać ludźmi, czy ma te kompetencje osobowościowe. No to w ogóle nie patrzymy. I to jest słaba strona naszego systemu. Również, proszę Państwa, pan premier powiedział, że związki bronią słabych pracowników. Nie, związki nie bronią słabych pracowników. Związki bronią praw pracowniczych. Ale proszę Państwa, zastanówmy się, skąd się biorą ci potencjalnie słabi pracownicy, o których mówimy. No właśnie, tak jak pan profesor powiedział, system. To jest zły system, który wpuścił tych ludzi. Zła weryfikacja na początku, a poza tym, proszę Państwa, czy stworzyliśmy odpowiednie warunki pracy dla tych ludzi? Przecież kodeks pracy wyraźnie o tym mówi. Jeżeli powierzasz jakieś zadania, to stwórz warunki pracy. My dzisiaj monitorujemy warunki pracy w uczelniach i bardzo różnie to wygląda. Niektórzy pracownicy nie mają swojego biurka, proszę Państwa. Więc o czym my mówimy? Również bardzo ważna jest komunikacja prawidłowa między szefem a pracownikami. Bardzo istotna jest ocena i motywacja, bo ocena to nie jest tylko zwolnić, wyrzucić, ale również motywować do pracy i dawać i nagradzać tych najlepszych. O tym też często się zapomina, co powoduje, że młodzi nie chcą, wybierają inne korporacje na przykład zamiast zostawać na uczelniach. I jeszcze pozwolicie Państwo, że się odniosę do formuły mianowania i pozwolicie, że się nie zgodzę ani z panem profesorem Żyliczem, ani z panem rektorem Pałysem, ponieważ formuła mianowania nie mieści się w żadnym nowoczesnym systemie zarządzania zasobami ludzkimi. I jest to rozwiązanie wsteczne. Tak naprawdę nie ma uzasadnienia ani merytorycznego, ani formalnego, żeby po uzyskaniu tytułu przerywać stosunek pracy z pracownikiem i ewentualnie niektórych zatrudniać na mianowanie. Tak mówię. Ewentualnie, bo przecież jest to niebezpieczeństwo. Dostajesz tytuł,
przerywamy z tobą stosunek pracy ustawowy i co, ale nie muszę dać mianowania. I proszę państwa, wystarczy egzekwować pewne obowiązki i oceniać. I znowu, kto ustala kryteria oceny? No przecież my sami ustalamy kryteria oceny. Jeżeli pracownik jest zapoznany z tymi kryteriami i wie, co musi zrobić, to nie ma problemu. Tylko musimy mądrze ustalić te kryteria oceny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan doktor Piotr Wojtulek. Ponieważ pytanie dotyczyło hierarchicznej struktury, w której jest miejsce na stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego i profesora, to jest tytuł naukowy z kolei, to wydaje mi się, że dalsze istnienie nawet fakultatywnej habilitacji powoduje, że młodzi naukowcy, chcąc tworzyć swoje zespoły badawcze, są pozbawieni między innymi możliwości promowania doktoratów. Całe szczęście, że w ustawie wciąż istnieje instytucja promotora pomocniczego, ale to jest takie rozwiązanie, powiedziałbym, na pół gwizdka ze strony młodych naukowców. Mówimy tutaj o habilitacji jako o czymś, co stwierdza naszą samodzielność naukową. Ja twierdzę, że powinniśmy odejść od mówienia, że to habilitacja jest tym stwierdzeniem. Młody naukowiec już od czasu doktoratu powinien wykazywać daleko posuniętą samodzielność naukową. Wszak w światowej literaturze znaczna część artykułów naukowych jest publikowana przez doktorantów i młodych doktorów, tak? W związku z tym ten aspekt wychowawczy, o którym tutaj panowie profesorowie mówiliście, jest tak szalenie istotny. Aspekt, który pozwala nam wychować młodego pracownika na pracownika przebojowego, odważnego, który nie będzie się bał konkurencji ze swoimi kolegami z zagranicy, tak? Stąd w moim przekonaniu i mojej Rady Młodych Naukowców, którą mam zaszczyt reprezentować tutaj, tak ważne jest, aby utrzymać system wsparcia dla młodych naukowców, choćby tego grantowego, tak? Dobrego systemu, który udało nam się wypracować w ramach Narodowego Centrum Nauki. Stąd pewne nasze obawy budzi na przykład pomysł, aby projekt Preludium trochę zmodyfikować na Preludium Bis i ustawić jako grant o formie promotorskiej. Wydaje nam się, że to potencjalnie zagraża temu dobremu kierunku wychowania młodego naukowca. Tak samo pojawia się tutaj kwestia dalszego istnienia projektów wewnętrznych na uczelniach wyższych. Szanowni Państwo, to jest, leży teraz w gestii rektorów, czy te projekty wewnętrzne będą utrzymane, czy nie będą. Mamy jedną subwencję. Ministerstwo nie nakazuje, w jakim kierunku te pieniądze będą wydawane. Ja chciałbym z tego miejsca w związku z tym wykorzystać moją obecność tutaj i zaapelować do Państwa, abyście w ramach subwencji, tu zwracam się do Państwa, którzy pełnicie funkcje kierownicze na swoich, w swoich uczelniach wyższych, w swoich jednostkach naukowych, przewidzieli także, tak jak było do tej pory, środki przewidziane na rozwój młodych naukowców. Bo jeśli młody naukowiec od początku otrzyma takie wsparcie, prawdopodobnie będzie, to, będzie do emerytury pracował, wyznając dobre wartości. A jeśli od początku tego wsparcia nie dostanie, to wydaje mi się, że zjawisko, które nazywamy wykluczeniem naukowym ze względu na przykład na brak środków, może powodować wyłączanie tych ludzi i w konsekwencji niewykorzystywanie ich potencjału. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to był cykl dwóch pytań. Jak już mówiłem, przygotowałem trzy pytania i to trzecie pytanie zaraz powiem, jak miało brzmiać, znaczy jak brzmi, natomiast nie będziemy na nie to odpowiadać, ponieważ na nie już odpowiedzieliśmy. W dużej mierze poproszę tylko komentarz mojego sąsiada. A mianowicie sprawa dotyczy właśnie tego braku mianowania na stanowiska profesorskie. I pytanie brzmiało tak. Czy brak mianowania na stanowiska profesorskie i związanego z nim automatycznego rozwiązywania stosunku pracy po osiągnięciu określonego wieku nie utrudni zwalniania pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego i tym samym zwolnienia miejsca dla młodszych? Tak? Także to pytanie było przygotowane. Odpowiadaliśmy w dużej mierze, ale proszę jeszcze króciutki komentarz, bo chciałem zostawić czas na pytania z sali, tak? Bo rozumiem, że tutaj jest więcej osób zainteresowanych dyskusją niż tylko grono, które tutaj siedzi.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tytułem komentarza tylko dwa punkty króciutko chciałem podnieść. Pierwszy to sposób zatrudniania pracowników w świetle ustawy 2.0, który przewiduje, że pierwszą umowę o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni można zawiązać od razu na czas nieokreślony. W związku z tym jest pewna forma stabilizacji. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to troszeczkę inny dokument, mianowicie rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie, rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego. Otóż, proszę Państwa, tam jest taki składnik, który dotyczy kadry i teraz w roku 2019 ten składnik wylicza się jeszcze zgodnie z poprzednimi zadaniami, czyli on, z poprzednimi latami, on jest uzależniony od stopni i tytułów naukowych, natomiast od roku 2020 ten składnik jest wyliczany w proporcji do liczby stanowisk. I moja obawa jest taka, że to szczególnie w słabych uczelniach może spowodować niestety proliferację tych stanowisk, no bo po prostu dziekani czy rektorzy będą zainteresowani pozyskaniem większych środków finansowych. A zatem mamy dwa czynniki. Jeden czynnik to jest stabilizacja niemalże od początku i drugi czynnik to jest możliwa proliferacja stanowisk profesorskich. W związku z tym chciałem tylko zwrócić uwagę na ten aspekt, żeby brać go poważnie pod uwagę, szczególnie właśnie w projektowaniu rozwoju zasobów ludzkich w uczelni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i w takim razie myślę, że znajdziemy jeszcze czas na dwa, trzy pytania z sali. Pytania można kierować albo do konkretnych osób, jak Państwo wybiorą z panelistów, no bądź do panelu po prostu. Czy są jakieś pytania z sali? Proszę bardzo. Nie wiem, czy to mikrofon, a tak, jest mikrofon, dobrze. Prosimy bardzo o przedstawienie się, tak? Dzień dobry, Sebastian Granica, Rada Młodych Naukowców i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dziękuję Państwu za bardzo ciekawe wypowiedzi. Moje pytanie to jest połączone z pewnego rodzaju komentarzem. To znaczy bardzo dużo, szczególnie moi starsi, ci nasi starsi koledzy mówili o młodych naukowcach, o konieczności inwestowania w młodych. I ja mam takie pytanie dotyczące tego, czy Państwo widzicie konieczność wzmocnienia w przepisach ustawowych pewnego rodzaju zabezpieczeń chroniących młodych naukowców. Ponieważ pomimo tego, że mówimy o młodych naukowcach, ja jako młody naukowiec cały czas czuję niechęć, szczególnie starszych kolegów w stosunku do młodych naukowców. I to jest bardzo duży problem. Tutaj też widzę pewnego rodzaju obawę w stosunku do tego zapisu określającego zatrudnienie na stanowisku profesora. To znaczy ja rozumiem problem i się z nim całkowicie zgadzam, ale w pewien sposób to zostało już wylane, czyli wszyscy w tej chwili zostali wpuszczeni na te stanowiska. Natomiast zmiana tego zapisu rodzi moje obawy związane z tym, że ja jako młody naukowiec będę miał problem z uzyskaniem takiego stanowiska, ze względu na to, że przede wszystkim jestem za młody. W większości uczelni jest problem z tym, że jednak patrzy się na ten wiek, tak? Nie tylko na osiągnięcia naukowe, ale także na to, ile mamy lat, jakie mamy doświadczenie, jeśli chodzi o czas przepracowany. Tak, dlatego też bym na przykład apelował, że być może przy zmianie, jako przykład, tak, odnośnie tych zapisów, o których mówiłem, które miałyby chronić młodych naukowców, można by było w ustawie zawrzeć, że na stanowisku profesora trzeba obowiązkowo zatrudnić młodego naukowca z tytułem, który jest z definicji młodym naukowcem w momencie uzyskania tytułu. Tak, czyli 7 lat po doktoracie, co jest stosunkowo krótkim okresem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja osobiście bałbym się jakichś dodatkowych regulacji ustawowych, bo to by jakby ograniczało wolność uczelni do decydowania. Natomiast, czy ktoś z panelistów? Pani Agnieszka, dobrze. Czy wie pan co? Ja wiem, o co panu chodzi, że starsze pokolenie się boi młodych, ale to mija. A zwłaszcza jak się pokaże jakość naukową, tak, to nagle się okazuje, że nie widać między nami różnic pokoleniowych, bo my rozmawiamy merytorycznie o pewnych sprawach i szanujemy się nawzajem i to naprawdę jest coś, co bardzo szybko można przełamać. Więc tutaj akurat co do tego punktu ja jestem dosyć spokojna. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy mówimy o zatrudnieniu młodych osób, tak jak dzisiaj większość z młodych osób jest zatrudnionych, czyli na przykład na etatach z grantów, albo tak przynajmniej jak
jak w Instytucie Nęckiego są młodzi ludzie zatrudnieni, tak? To faktycznie, gdy rozmawiamy, oni się obawiają o swoją przyszłość, tak? Bo oni wiedzą, że mają zatrudnienie na 3 lata, na 5 lat, natomiast nie wiedzą, co będzie dalej. I to jest jedna z takich rzeczy, nad którą moglibyśmy pomyśleć, i tutaj pan pewnie by mi powiedział, że dobrze by było zrobić im stabilizację, że jak oni zaczęli, to do końca życia, żeby pracowali. Ale znowu, nigdzie na świecie w ten sposób nie funkcjonuje nauka. Wszędzie nauka funkcjonuje w ten sposób, że co kilka lat starasz się albo o nowe miejsce i załóżmy po 5 latach możesz awansować najlepiej gdzieś indziej, albo zdobywasz kolejne granty i w ten sposób budujesz swoją karierę naukową, także to zabezpieczenie finansowe. Czy jest to stresujące? Bardzo, żeby nie użyć innego słowa. Natomiast na tym polega nauka. Czy my musimy być poddawani takiemu stresowi? Może musimy, żeby osiągnąć sukces, nie wiem. Ale gdy popatrzymy sobie, jak zorganizowana jest nauka na świecie, to właśnie ten taki cykl ciągłego wystawiania się i do oceny, i zdobywania kolejnych grantów, to wydaje mi się, że jest elementem sukcesu. Natomiast niewątpliwie młodzi ludzie muszą mieć pewność, że gdy osiągną jakiś poziom naukowy, mogą liczyć na większą stabilizację, na stanowisko profesora. No i tutaj znowu wraca ta kwestia dostępności miejsc profesorskich, ale wydaje mi się, że to jest coś, co można zrobić. Dziękuję bardzo. Jakieś kolejne pytania z sali? Proszę bardzo. I potem pani i na tym zakończymy. Pani profesor, tak, ale... Ja mam też pytanie do pani profesor. Pan profesor Shapiro. Tak jest, dzisiaj Rada Główna, Komisja Kształcenia. Ja pamiętam z czasów studenckich Instytut Nęckiego jak przepotężną instytucję o bardzo hierarchicznym i takim konserwatywnym w najlepszym rozumieniu tego słowa systemie zarządzania. I z tego punktu widzenia to, co pani opowiedziała, budzi moją ciekawość, zwłaszcza, że ja wierzę w dobre albo złe praktyki, jako takie oddziałujące na społeczność. Jak to się stało, że ta instytucja utrzymała w tej drodze tak wysoki prestiż, jaki miała wówczas i ma dzisiaj? Bo na pewno to nie było możliwe, żeby ona tak działała wtedy, kiedy mówię o tych początkach czy środkowym etapie. I drugie z tym związane pytanie, czy to, że państwu się udało przeprowadzić i tak radykalnie zmienić system funkcjonowania, jest istotnie związane z tym, że wasze zadania w obszarze kształcenia są nieporównywalne, czyli brak ich, z uniwersytetami, politechnikami, uczelniami przymiotnikowymi. Czy to były jakieś związki tutaj? Tak, znaczy Instytut Nęckiego faktycznie był mocno hierarchiczny i mocno skostniały. W ogóle obchodziliśmy stulecie w ubiegłym roku. Także to jest jeden z najstarszych instytutów. Także jest to jeden z najstarszych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Natomiast to, że instytut się zmienia, to wystarczy popatrzeć, jak wygląda dyrektor instytutu. Nie wiem, czy państwo znacie wielu dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk, ale zwykle nie są to... Dziękuję bardzo. W związku z tym to jest instytut, który szuka zmian i który nie boi się zmian i nie boi się zmian, które mogą wydawać się ryzykowne na jakimś etapie. I tak naprawdę te zmiany, które my dzisiaj obserwujemy, ja uważam, że są świetne, one były zrobione zanim ja jeszcze się pojawiłam w instytucie, więc nie chcę tutaj mówić, że to ja zrobiłam, bo to było zrobione na przełomie lat 90., kiedy było wiadomo, że w Polsce zaczynają się zmiany. Tak naprawdę w tym czasie powstał także Instytut Międzynarodowy, który nawiasem mówiąc, nie wiem czy państwo wiecie, to jest instytut córka Instytutu Nęckiego. I to był taki przełom, kiedy dyrektorem została osoba, która była przez wiele, wiele lat za granicą i znała ten system, który tam obowiązuje. Ta osoba to jest profesor Maciej Nałęcz, który zresztą w dalszym ciągu jest w instytucie. I tak naprawdę od tego momentu zaczęła się reforma, która później jeszcze była kontynuowana przez profesora Duszyńskiego, obecnie prezesa Polskiej Akademii Nauk. To oni zrobili bardzo radykalną rzecz, a zaczęło się od tego, że zaczęli rozwiązywać pracownie, które się zamykały i przestali promować właśnie chów wsobny, mówiąc brzydko, a tak naprawdę sukcesje. I w momencie, kiedy pojawiało się wolne miejsce w sensie przestrzeni, zaczęli otwierać konkursy i to takie konkursy właśnie na światowym poziomie, czyli szeroko ogłaszane, zawsze z rozmową kwalifikacyjną, trwające 2 dni, gdzie ci kandydaci faktycznie są poznawani. Pierwszy taki konkurs otwarty się zaczął w 2006 roku, czyli to jest już kilkanaście lat temu. Te osoby, niektóre z nich w dalszym ciągu funkcjonują. I
ta praktyka się faktycznie sprawdza do dzisiaj. I tak jak mówiłam, my mamy aktualnie 30 zespołów badawczych, ponad 50% to są już nowe właśnie osoby. I teraz w kolejnych latach myślę, że coraz więcej osób z tej takiej starszej kadry przechodzi już na emeryturę, więc w pewnym momencie będziemy mieli zupełnie instytut jakby odświeżony w kontekście sposobu zatrudniania ludzi, tak? I ich ewaluacji co 5 lat. I to jest stresujące dla osób. Ja sama też mam 5-letnie zatrudnienie, tak? I wiem, że to jest stresujące, ale jednocześnie wiem, że to, ten stres powoduje, że my jesteśmy ciągle w biegu, tak? I ciągle mobilni i ciągle próbujemy coś zrobić, bo to jest tak jak z jazdą na rowerze, tak? Jak się nie poruszasz, to po prostu nie jedziesz, padasz, tak? I... Że trójkołowiec. Ale... Tak jest. Aha, a właśnie, wpływ dydaktyki, dziękuję. Proszę Państwa, więc wpływ dydaktyki, no jasne, to jest bardzo ważna rzecz i muszę to od razu powiedzieć, że w Instytucie Nęckiego my nie prowadzimy dydaktyki na takim poziomie, jak Państwo prowadzicie na uczelniach. My prowadzimy wcześniej studia doktoranckie, a teraz będziemy prowadzić szkołę doktorską. Zresztą szkołę doktorską też żeśmy stworzyli z 9 instytutów, 6 instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Międzynarodowego, Instytutu Onkologii i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Liderem tej całej szkoły jest Instytut Nęckiego. I na przykład mieliśmy teraz rekrutację i do naszej szkoły się zgłosiło 260 osób. To jest nieprawdopodobne. Będziemy prowadzić rozmowy w przyszłym tygodniu. Tak więc miejsc mamy sporo, dlatego że to jest 9 instytutów. W Instytucie Nęckiego mamy 20 miejsc i w innych instytucjach jest no, troszeczkę mniej więcej, to w zależności od tam chyba 60 parę w sumie. Więc tą dydaktykę na poziomie szkoły doktorskiej będziemy tworzyć, ale to w dalszym ciągu jest nieporównywalne z tym, co Państwo macie na uczelniach, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jasne, że to jest różnica. Powiało wielkim światem, panie profesor, także cieszę się. Pani profesor Woźniak. Szanowni Państwo, ja bym chciała prosić o skomentowanie takiego scenariusza. Brak mobilności, wsparcie dla młodych naukowców w ramach uczelni, indywidualne granty z NCN-u głównie prowadzą do atomizacji. A jak ma się to do wielkiej ambicji, ja rozumiem, naszego środowiska, pana premiera, abyśmy umiędzynarodowiali nasze instytucje badawcze, abyśmy uczyli się i naszych współpracowników, młodszych, starszych, uczestnictwa w rozwiązywaniu kluczowych wyzwań, których nie rozwiązuje się, proszę Państwa, wspierając tylko indywidualne ścieżki kariery. Do tego wymagane są narzędzia i ja się boję, że w finalnej wersji tej, którą mamy ustawy, stosunkowo niewiele jest takich narzędzi, które pozwalają na budowanie dużych zespołów badawczych, pozwalają na, przepraszam, że użyję, proszę Państwa, słowo wymuszenie mobilności, ale ja uważam, że ona jest konieczna. Nie ma nas Marie Curie, nie ma nas w grantach europejskich. To dlaczego uważamy, że powinny być nagle ERC? One się biorą stamtąd. Pan profesor, panowie profesorowie, ilu absolwentów Marie Curie bierze ERC potem po latach? 70%, 80%? Natomiast polscy młodzi naukowcy nie aplikują o te granty. W związku z tym stwarzamy również sytuację, kiedy w ramach nowej ustawy budujemy naszą małą stabilność, uważając, że musimy tylko myśleć o indywidualnej ścieżce kariery. Zwracam uwagę na element pracy zbiorowej, dużych projektów, rozwiązywania zadań w dużych, interdyscyplinarnych, międzydziedzinowych, międzyinstytucjonalnych konsorcjach, współpracach, które mogą doprowadzić do większej znacznie satysfakcji młodych pracowników nauki również. Dziękuję bardzo. Pan profesor Pałeś się zgłosił na ochotnika, to odpowiedź. Ja myślę, że częściowo jest, w tym pytaniu jest również odpowiedź. Duże projekty to są duże granty z dużym finansowaniem. Jeżeli nie będzie potężnych grantów z olbrzymimi budżetami, to nie będzie rozwiązywania wielkich wyzwań. I teraz jedną rzeczą jest umiejętność
Część z tych rzeczy jest po stronie instytucji, to jest umiejętność organizowania współpracy wewnątrz instytucji tak, aby nie tylko konkurencja pomiędzy różnymi zespołami była siłą napędową, ale żeby również współpraca pomiędzy tymi zespołami była premiowana, jeżeli daje wartość dodaną. A druga to są duże przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych. Wydaje się, że na przykład inicjatywa doskonałości jest przykładem tego, gdzie można podjąć duże wyzwania badawcze i rzeczywiście finansowana dużymi pieniędzmi przez rozsądny okres w czasie. Ale tutaj ciągle myślę o tym, że my musimy rzeczywiście sięgać do źródeł międzynarodowych i jest sporo programów, takich jak na przykład Knowledge and Innovation Communities i wiele tego typu przedsięwzięć. Natomiast one rzeczywiście wymagają tego, żeby były wspierane przez instytucje, ponieważ one nie będą tylko i wyłącznie wspierane przez pojedynczych liderów. To jest już rola dyrektorów instytutów, rektorów, dziekanów, aby właśnie tego wsparcia dostarczać. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa zdania pan profesor Skoczy. Proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę na fakt, że ustawa 2.0 i rozporządzenia stwarzają pewne ramy, ale budowanie zespołów interdyscyplinarnych jest w dużej mierze funkcją kultury pracy naukowej w danej instytucji. Jeżeli kierownicy w instytucji naukowej mają szerokie kontakty ze środowiskiem międzynarodowym, w szczególności europejskim czy amerykańskim, jeżeli potrafią umieścić w tej współpracy swoich młodych współpracowników, jeśli potrafią skłonić tych młodych współpracowników, żeby zechcieli pracować wspólnie ze swoimi kolegami w takich interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach, to oczywiście w naturalny sposób i mobilność na tym się rozwinie. No i łatwiej będzie sięgać po takie projekty badawcze jak na przykład ERC czy Horizon 2020, bo w tych międzynarodowych zespołach po prostu łatwiej się takie granty pozyskuje. Wobec tego chciałem tylko podkreślić tą pewną dwubiegunowość. Ustawa 2.0 i rozporządzenia to są ramy, natomiast sama instytucja musi wypracować te ścieżki, które prowadzą i do mobilności, i do pozyskiwania międzynarodowych grantów. Pan doktor Wojtulek jeszcze chciał coś powiedzieć. Proszę bardzo, bardzo krótko, bo chcę uratować naszą przerwę kawową. Ja wiem, panie profesorze, bardzo krótko chciałem powiedzieć i odnieść się, że faktycznie tak mówią panowie profesorowie, w zależności od kultury pracy w konkretnej jednostce młodzi naukowcy będą się decydowali na programy mobilnościowe bądź nie. Ostatnio mieliśmy dyskusję, dlaczego młodzi nie aplikują o granty EMBO w zakresie biologii molekularnej. Większość głosów, które ze środowiska młodych naukowców do nas docierają, akcentowały to, że ci naukowcy są zbyt mocno obciążeni dydaktyką i sprawami organizacyjnymi i to decyduje o tym, że nie chcą wyjechać za granicę, bo boją się na przykład, co się stanie z ich godzinami dydaktycznymi po ich powrocie do kraju. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja będę zamykał dyskusję. Zamiast podsumowania zwrócę uwagę na trzy rzeczy, które mi się rzuciły w oczy w tej dyskusji, które myślę, że będą bardzo dobrą podstawą dyskusji w kuluarach przy kawie między tu osobami, które tu się znajdują w tej chwili. Jedno to jest, myślę, że to już właściwie jest załatwione, sądząc po tym, co tutaj pan premier wskazywał jakby gestami, mianowicie to automatyczne stanowisko profesora dla osób z tytułem. Tak? No bo to rujnuje zupełnie politykę kadrową uczelni. I nawet jak założymy, że to stanowiska profesora otrzymują ludzie na dobrym poziomie, że te procedury jakoś tam działają i to jest dobry poziom, to dla najlepszych uczelni, czy jednostek naukowych, najbardziej ambitnych, które chcą mieć jeszcze wyższy poziom, no to nie jest dobre rozwiązanie, bo oni by chcieli jeszcze wyższej półki kogoś sobie wybrać. Więc to jest ingerencja w politykę kadrową jednostek naukowych i ograniczenie ich autonomii. To jeden temat przyszedł do dyskusji, ale myślę, że tu jest jakby duże zrozumienie. Druga rzecz, którą zwróciła uwagę pani profesor Dobrzyń, mianowicie że Instytut chętnie wysyła pracowników w świat po zrobieniu tam doktoratu na przykład, czy doktorantów po zrobieniu doktoratu, natomiast ma problem z pozyskaniem z zewnątrz, bo to wynika właśnie, że całość tego nie działa. Nawet jak jest taki jeden instytut, dwa, trzy jednostki, które jakby rozumieją, że to, co powiedział pan profesor Pałys, że celem nie jest praca na uczelni czy praca w instytucie, tylko kariera naukowa. Więc, a to niewiele u nas jednostek rozumie. Więc potrzebna jest jakby druga strona, czyli nie tylko popyt, ale i podaż, no i w obie strony. Niektóre kraje dokonały pewnego rozwiązania takiego
twardego, jakbym, instytucjonalnego, jak Niemcy na przykład, którzy po prostu ustawowo nie pozwalają zatrudniać swoich doktorantów przez tam 6 lat na tej samej uczelni, której się robiło doktorat. U nas takie propozycje padały, kiedy były dyskusje na temat nowej ustawy, jak jeszcze się tworzyła, no ale muszę powiedzieć, że kiedy ja rzucałem takie propozycje w jakichkolwiek gremiach, to czasami bałem się, że nie wyjdę z życiem, także... Ale myślę, że to będą dobre punkty do dyskutowania. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję panelistom przede wszystkim za ciekawe wypowiedzi, ciekawą dyskusję. Widać, że nie byliśmy identyczni w poglądach, ale to super, no bo na tym też polega dyskusja. Widać, że można znaleźć różne rozwiązania. Widać też, co jest bardzo pozytywne, że ustawa 2.0 nie jest, poza jakimś tam drobnym problemem, który tutaj sobie już wymienialiśmy, nie jest jakimś ograniczeniem. Wszystko jest w naszych rękach. Także bardzo dziękuję, no i bardzo dziękuję dyskutantom i wszystkim obecnym. Bardzo dziękuję jeszcze raz.